Siema, jako że nic się ostatnio nie dzieje, to znaczy czekamy na POE 2, ten Early Access. Tutaj w Hero Siege'u też nie wiadomo kiedy dokładnie będzie sezon 5 z lepszymi skillami, z lepszą rozbudową skilli. No to stwierdziłem sobie, że zrobię postać. Hero Siege, fajna gierka, przyjemnie mi się gra. Zrobiłem sobie postać i pogram jeszcze na tym sezonie, więc zrobiłem sobie szamana. Aktualnie mam 96 no i pół level. Tylko z tego co widzę, no to dużo ciężej się zarabia, jeżeli chodzi o... No już nie wiem, czy jesteśmy powiedzmy gdzieś tam w połowie sezonu, to dużo ciężej się zarabia niż na początku, no bo jest mniej ludzi, market nie jest tak aktywny i tak dalej. Udało mi się sprzedać jednego itema, a runę pulę za 30k, zawrotne 30k i ona leżała już sobie trochę. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o postać, to zrobiłem szamana i gram pod, jak to się nazywa? Twistery, są takie małe trunatka. No i tak to wygląda, nie? Jak sobie chodzę i biję mobki. Jeżeli chodzi o itemy, to mam jakieś randomowe, tu mam jakiegoś runewarda pod arcane skille. Powoli zaczynam skupować itemy, ale tak giga powoli. Tu już mam jakieś reliki, movement speed, magic find, merchant price, ale to raczej wywalę. No bo to jest 1%, to jest giga mało. Tu plus all skille by się przydało, chyba jest coś takiego. No i to też bym wywalił, bo to jakoś mega mi się nie przydaje. Więc tak to aktualnie wygląda. No muszę wbić 100 level. Później zaczniemy paragony. Jeżeli chodzi o paragony, to oczywiście tutaj int. 30% damage'u. W sumie to bym poszedł i tutaj, i tutaj. Czy tu się coś zmieniło? Chyba nie. Ten charm slot jest moim zdaniem nieopłacalny. Energia też nie. Tutaj w prawej, po prawej stronie to w ogóle nic ciekawego nie ma. Ewentualnie jedna notka jaka tu jest, to, czyli cooldown o 20% i faster cast rate o 10%. To tutaj ewentualnie ten jeden punkcik. Po lewej stronie mamy armor, defense, attack speed useless, dexterity useless. Chociaż crit strike damage. Tu też na dobrą sprawę nie ma nic ciekawego. Jest kolejny charm slot. A tutaj mamy expik, all skille, magic find 50%, movement speed, all attributy i all resy. Więc na dobrą sprawę ja bym poszedł chyba tutaj, lewo, prawo. I poszedłbym później od razu prosto do góry i tutaj po te wszystkie notki. A na samym końcu chyba bym poszedł tutaj, lewo, prawo. No, tak mi się wydaje, że tak zrobimy. No, ale to potem. Aktualnie sobie farmię, jestem na Helu. O, na King's Garden jeszcze nie zrobiłem fabuły na Helu, no bo jeszcze nie mam itemów, żeby to zrobić. Bo, no, ciężko idzie. Mój skill ma aktualnie 24 tysiące damage'u. No i idę sobie wyczyszczę dalej. Dobra, poleciały jakieś reliki i tutaj mamy tak, Flying Sith, to jest shit, Lightning Ball, też shit i Spirit School daje siłę i vitality. Czy mógłbym to wymienić za coś? Za to, no byłoby chyba dużo lepiej. Za to wymieniłem, cyk. No i już jest jeden troszkę lepszy relik. No jest level up, 97 level. Jeżeli chodzi o skille, no to mam tak, rozdane tutaj te twistery na fulla. Będzie o tym jest coś, kurde, atakuje. Cały czas. O! Ty, jeszcze coś wypadło. To jest setówka, a dla pirata. Czyli shit. Tak na dobrą sprawę. No. Dobra. W sensie, no nie dla mnie, nie? Tutaj mamy tak, twistery na maxa, Nature's Prophet, bo tu mi daje arcane skill damage, Earth Grace, bo tu mam HP i manę, I co jeszcze mam? Jeszcze mam tutaj Fractal Mind na Movement Speed i Magic Skill Damage. No i ostatnie daję Tornado, bo Tornado mi daje procentowo najwięcej, po prostu najwięcej procent damage'u. O, i wywaliło mnie. Ogólnie to nie wiem, co się stało. Mam tak pierwszy raz, wywaliło mnie. Wróciłem, coś tam Steam nie mógł synchronizować. Kliknąłem zagraj mimo to. No i mam dalej 96,5 levela. Czyli tak by mi cofnęło. A ten mój level, który wbiłem przed chwilą. No i jestem ciekawy, czy jak teraz wbiję level, wyjdę z gry, wejdę z powrotem, czy będę to miał. Nie wiem, bo pierwszy raz mam taki problem, tak na dobrą sprawę. No ale zobaczymy, no dobiję ten level. Chciałbym też do tego King's Garden dojść, żeby sobie tam porobić tego Hellzona, czy jak Satanic zona. O, znowu jakaś setówka poleciała, to ciekawe, zaraz zobaczymy, co to jest, ale wydaje mi się, że raczej nic ciekawego. Tier A. To jest setówka dla Demon Slayera, ale raczej chyba nie grana. Tier A to raczej lipa. Dobra, wbiłem ten 97 level, po raz drugi tak naprawdę. No i zobaczymy, czy będę musiał to wbijać po raz trzeci, mam nadzieję, że nie. O, jest relik, blazing bootsy, tylko pytanie, co one dają? No ja nie mam pojęcia. Oka? Blazing trail, chyba nic ciekawego. Jest i jakiś satanik, tyle że to jest hełmik, który daje whirlwind od 1 do 7 i wylosowało 1. Ale shit. No i jest level upik, 98 level, czyli zostały 2 levele do ostatniego. No i do hero leveli, do paragonów. I jeżeli chodzi o to, to dajemy tutaj i oczywiście int, bo no gram na SC-ku, potrzebuję głównie damage'u. Jakbym grał na HC-ku, to pewnie bym się przejmował o HP-ki, resy i tak dalej, ale na SC-ku tam i tak mam dużo HP, mam 2000 HP, bo dodałem tutaj w skillach. Suma mam 70% HP praktycznie więcej. Dobra, dotarłem na King's Garden, czyli na tego tak naprawdę Satanic zona. No i pytanie, czy ja tu w ogóle dam radę, bo tu mobki mają level 300. I z moimi itemami może być ciężko. No bo ja jeszcze nie mam jakichś super itemów. Tu mopki, no mają wyższy level niż normalnie. Jeszcze jakieś legiony się spawnują. Ale jeżeli chodzi o bonusy, no to jest Magic Find większy o 55%, więc jest szansa, że coś fajnego mogę tu wydropić mimo wszystko. O, poleciał jakiś czarmik fajny, fioletowy. Zobaczmy. Armów fioletowych tak naprawdę mało dropnąłem, bo one są dosyć rzadkie. Przynajmniej na początku, podczas robienia kampanii. Tu znowu coś poleciało. Jakiś czarmik, ale chyba niebieski. Wiecie, ja i tak wszystko zbieram, bo póki co selam to po prostu do NPC-a. Żeby mieć goldzika na jakieś itemki. A czarmik. Cold damage. Spoko. Gdyby nie to, że cold damage, nie? Bo cold damage mi za wiele nie daje. O, Vex poleciał. Ciekawe, ile to warte teraz. Aż normalnie będę musiał i zaraz zobaczyć, ile ta runka jest warta. Dobra, 100 level się dobije potem. A następnym razem. Teraz zobaczymy tego Vexa tylko. Vex. Sortuj, cyk. 125k. Spoko, bo tu jest mana stolem per hit. Będzie na jakiegoś itemka. Także dobrze, że ten weksik poleciał. Giga dobrze. No i z tego, co patrzę, czarmy fioletowe z cold damage'em, to one są niby od 100k w górę. Czemu one są takie drogie? Co ja tu mam? Cold damage, czyli 5 life i life after kill. Czyli chyba całkiem spoko. A jakie tu są? A replenish life, attack rating. Tu jest double cold damage. Ja bym go dał za 95k na przykład. Jak się sprzeda, to i tak będę giga zadowolony z tego. No. I co, także póki co tyle.